Dzisiaj jest piękny dzień, głównie ze względu na to, że wreszcie, po wielu miesiącach, a nawet kilku latach, udało mi się skończyć książkę. I wy, moi drodzy fazowicze i fazowiczki, którzy kupiliście pierwszą część, a dokładnie 14 tysięcy widzów kanału Przez Świat na Fazie kupiła książkę Pingwiny wódki nie piją. Za co z całego serca dziękuję i muszę przyznać, że zaskoczyłem się i to mile. A teraz przed wami jest druga książka Azja. Szok kulturowy, czyli najlepszy wyjazd w historii kanału Przez Świat na Fazie. Najlepszy pod względem, według mnie, odcinków, ale również przygód, które przeżyłem. Bo mi tam najlepiej, bo tam to jest po prostu mój wyjazd życia i nigdy więcej nie udało mi się powtórzyć takiego wyjazdu, jak zrobiłem w Azji. Bardzo wiele rzeczy widzieliście, ale też wiele rzeczy nie mogliście widzieć. Nie zawsze mogłem powiedzieć to, co czuję lub co myślę. Głównie ze względu na to, że no nie oszukujmy się, ale YouTube już wtedy mocno kazał być podwściągliwym, jeśli chodzi o to, co się myśli, co się czuje i co się pokazuje. Dlatego w tej książce jest sama prawda do tego stopnia, że niektóre rzeczy nie powinno być, ale mam to osobiście w tym innym miejscu, o którym rozmawiać nie będziemy, bo tu chodzi o to, że ty kupując, widzu i widzko, tą książkę zasługujesz na to, żeby mieć wszystko na tacy. Azja, szok kulturowy, kosztuje tyle samo co pierwsza, czyli 49 zł. Jak kupisz ją w preorderze, jak kupisz ją teraz, od dziś, to dostaniesz pewną rzecz. Stoję tu i wszyscy widzowie, którzy kupią w preorderze, dostaną taką mapę na śliskim papierze, gdzie na całym świecie pokazane są odcinki ponumerowane. Wszystkie odcinki kanału Przez Świat na Fazie. Na przykład tą część Azji, w której byłem, jest pokazane na mapie, gdzie jest odcinek, w którym miejscu kręcony. Jest też pokazana trasa. Paweł Woźniak, z którym współpracuję i tworzę kanał Przez Świat na Fazie od samego początku, stworzył tą mapę. Więc to nie jest mapa zrobiona na zamówienie u jakiegoś człowieka, który pewnie miałby wielki talent. Dodatkowo jest mój podpis, czyli każdą książkę, którą kupi ktoś w preorderze, będę trzymał osobiście w ręku, podpiszę ją i oczywiście możesz być zadowolony, chyba że będziesz niezadowolony. Wszystko zależy od tego, czego chcesz. W odcinku w Iranie, bodajże to był 24, w Iranie podczas Wigilii mówiłem o moich marzeniach. Moim marzeniem była liczna rodzina i takie spokojne życie, jak mam, i mi się udało. Powiem wam szczerze, Bóg mnie chyba kocha, życie mnie chyba kocha. Właśnie w trakcie w sumie tego preorderu, a w sumie na sam koniec, dokładnie wisienką na końcu tego preorderu będzie to, że mi się rodzi syn. Więc mam córkę, mam syna, żonę, normalne życie. Co do piątki dzieci, jak mówiłem w odcinku, no nie oszukujmy się, może być trudno, ale nie zmienia to faktu, że życie mi się udało, dlatego cieszę się bardzo i mam też nadzieję osobiście, że jeśli spodobała ci się pierwsza książka, to że kupisz ją, tą drugą, bo uwierz mi, pierwsza jest naprawdę dobra, ale druga według mnie, według Kasi, z którą zresztą osobiście wspólnie opracowuję tą książkę, ta książka druga jest jeszcze lepsza od pierwszej, bo ma lepsze historie, bo przede wszystkim to był najlepszy wyjazd w życiu, dlatego z całego serca polecam i uważam, że będziesz zadowolony. A jak będziesz zadowolony, to powiesz innym. I dodatkowo, jak sam widzisz po tej okładce, tu jest książka numer 2, Azja, szok kulturowy. Dlaczego się tak nazywa? Bo tam będę mówił o całym tym szoku, o tych Indiach, o Iranie, Pakistanie, o tej Azji części, o której w odcinkach nie było tak wiele, a tyle przeżyłem i tam wszystko jest opisane. Mnie teraz się wiele rzeczy dzieje w życiu, jak wszystko ustabilizuję, no bo wiadomo, teraz rodzi się syn i tak dalej, jak ustabilizuję sytuację i wszystko będzie już miało ręce i nogi, to wy nie myślcie, że ja zniknąłem z internetu na zawsze, że dałem pole do popisu dla innych twórców internetowych z kontentu podróżniczego. Ja się jeszcze nie skończyłem. Ja po prostu chwilę potrzebuję, żeby ogarnąć całe życie. I jeszcze was zaskoczę. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj jest o książce,
do której was serdecznie zachęcam i myślę, że będziecie zadowoleni. Wielu z was ze mną dorosło, wielu z was nie miało rodziny, jak zaczęło mnie oglądać, dzisiaj ma rodziny, dzisiaj ma normalne życie. Idę do chałupy. Yo!